Siemano, witam na kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was ponad 50 propozycji na prezenty dla piłkarza bądź osoby, która się tą piłką nożną interesuje. Dobra. Także będzie podzielone to na 4 kategorie. Kategoria kibic, trening, odzież i suple. No i będę się tutaj wspomagał telefonem. Mam tutaj listę z tymi wszystkimi pomysłami. Także zaczynajmy od pierwszej. Także koszuleczka ulubionego klubu, wiadomo, to zawsze dobry prezent. A szalik klubowy, trójka to będzie karnet na rundę, bo mamy grudzień, więc zostaje runda wiosenna. Proporczyk drużyny, panko pop, czyli taka figurka jakiegoś ulubionego zawodnika. Plakat w ramce, kolekcjonerska karta z autografem, jak ktoś jest jakimś fanboyem jakiegoś piłkarza, no to zajebista opcja. Koszulka z autografem w antyramie, piłka z autografem, jak dodatek jakaś saszetka może z kartami, no tutaj mam akurat z naklejkami, jakiś kubek jako dodatek, pompka, książka biograficzna jakiegoś piłkarza, bądź historia klubu. FIFA 23 akurat na przecenie teraz jest na Steamie za 123 zł, więc też spoko opcja. Jak FIFA, no to też jakieś FIFA pointsy w gifcie. Pad od PS5 na przykład, personalizowana karta, foot, stadion z puzli 3D, no albo droższa wersja, nie? Stadion z Lego. Są trzy: Santiago Bernabeu, Camp Nou i Old Trafford aktualnie. No i ale to już jest droższe, bo 1500 zł za taki stadion. No i przechodzimy do kategorii numer 2, czyli trening. Tutaj będzie na pewno spoko roller, bądź droższa wersja, czyli pistolet do masażu. Zestaw gum do ćwiczeń na siłkę, bądź na jakiś szybki trening w domu. Drabinka koordynacyjna. Piłeczka reakcyjna to jest coś zajebistego dla bramkarzy. No ale na poprawienie refleksu zawodnika w polu też zawsze będzie git opcją. Piłka, no piłek nigdy za wiele do treningu indywidualnego. Karnet na siłownię, jeśli chodzi, to przedłużenie. Jeśli nie chodzi, to powinien zacząć chodzić. Deska z uchwytami do pompek, żel rozgrzewający przed meczem po kontuzji, mocno polecane. Personalizowane ochraniacze, to jest coś zajebistego. Taka para personalizowanych ochraniaczy z takich dodatków to co bidon, taśmy do getr, jeżeli obcina. Zamrażacz, zawsze spoko mieć. Pompka do piłki, torba treningowa, coś droższego to jakiś zegarek sportowy, jakiś bendzik Xiaomi, coś takiego. No i kolejna kategoria, odzież. Tutaj coś zajebistego, co polecam każdemu. Skarpetki antypoślizgowe, na przykład z Proskaru polskiej firmy, za 5 dyszek są. Koszulka termoaktywna, długa bądź krótka. Kolarki podjeżdżenia, no zawsze się szybko dziurawią, więc to zawsze się przyda. Komin, mamy zimę, więc na pewno się przyda. Rękawiczki, klapki, na przykład z Nike są Victory One, mają taką fajną gąbeczkę, dobra opcja. Jakieś skarpetki Nike treningowe, na pewno też git opcja. Bluza treningowa. No i ostatnia kategoria, suple. Kreatynka z na przykład KFD, tradycyjnie białeczko, jakaś cytrulinka, witaminka C1000, tabletka, kompleks witamin, izotonik na przykład w proszku, beta-alaninka na regenerację mięśni, na szybszą regenerację mięśni, kofeina w tabletkach przed meczem, bądź przed jakimś treningiem mocniejszym, jak jesteś zmulony, zawsze taka kofeinka pobudzi mocno. Do posiłeczku jakiś sosik zero, wiadomo, lepiej jakiś sosik zero sobie przywalić. Bez cukru, jakieś szoty magnezu jako taki dodatek, jakiś żel energetyczny w trakcie jakiegoś wysiłku cięższego, zawsze fajna opcja. W przerwie na przykład meczu, taki żel energetyczny to jest dobry buścik. Także to były moje propozycje prezentów. Piszcie w komentarzu, co sądzicie. Jeśli o czymś zapomniałem, to również piszcie. Zawsze spoko. I standardowo, jeśli film Ci się spodobał, to daj subika i zostaw tą łapkę. To naprawdę pomaga. Trzymajcie się. Siemano. Thank you.